A to lista startowa zawodniczek w biegu drugim. Startował zawodniczki w drugi bieg na 2000 metrów. Najlepszy tegoroczny rezultat. Jedno mistrzyni Polski. Olimpia Breza. Remis Kościerzyna. Uczestniczą w konkursie siedmiu. Na prowadzeniu zbiegu na 2000 metrów Olimpia Breza, Remis Kościerzyna. Olimpia Breza z Kościerzyny. No, jak Państwo widzieliście w poprzednim wyścigu, w poprzednim biegu też w samej końcówce wszystko się zmieniło. Na razie liderka powiększa przewagę. 6 okrążeń za chwileczkę będą miały zawodniczki do zakończenia biegu. Olimpia Breza. Kolejna dekoracja. Panie, które zajęły 3 pierwsze miejsca w biegu na 600 metrów. Dekorują Marek Kłostiak, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Tomasz Saska, trener zwycięzczy.
miejsce trzecie, brązowy medal, Anna Kapustka, Kieliczanka, Kieliczka. Drugie miejsce, srebrny medal, Samanta Górniak, EWKSZ też się cieszy, 1:35:48. Złoty medal tytuł mistrzyni Polski dla Alicji Kaszmarek, a RKS od tego żywię to Polski. 1:37:73. Marek Pospiak, Tomasz Saska. A w biegu na 2000 metrów bez zmian. Dziękujemy serdecznie za dekorację. A w biegu na 2000 metrów Olimpia Dreza, Remus Kościerzyna. W samotnej walce. A w konkursie gnięcia kulą. Pierwsze próby z zawodników. I za chwilę pierwszą kolejkę zakończy Jakub Klejner z NLKR Zielona Góra. Jakub Klejner z NLKR Zielona Góra zakończył pierwszą kolejkę w konkursie finałowym o Mistrzostwo Polski U18. I za chwilę druga kolejka. Kamil Brąkiewicz, Kajsa Sywałki, za chwilę w kole. A na prowadzenie. Ostatnie okrążenie liderki tego wyścigu. Olimpia Breza. W biegu to złoty medal. Olimpia Breza z numerem 710. Za chwilę ostatnia prosta Olimpii. Olimpia Breza, walka o rekord Polski. I jest rekord Polski, najlepszy od rekordu Polski. 6:06:20. No to też mamy kolejny rekord Polski, juniorek tym razem poprawiony o 3 sekundy. Do tej pory najlepsza była w Polsce Klaudia Kazimierska z Włocławka. 6:06:20. Rekord Klaudii Kazimierskiej z Wekry Włocławek pobity o prawie 3 sekundy. Która przebiegła dystans 6:09:02. No a tutaj o prawie 3 sekundy lepiej Olimpia Breza pokonała ten dystans. 6:06:20. A więc nowa mistrzyni Polski oraz właśnie na Państwa ekranach uszczęśliwiona i rekordzistka Polski. Olimpia Breza. Nowy rekord Polski w kategorii U18 na 2000 metrów. Z klubu KUKS Remus Kościerzyna. Drugie miejsce w tym biegu Julia Kolarecka 6:16:91, a trzecia Julia Pętlicka 6:19:89. Wyniki na Państwa ekranach. Olimpia Breza, złoty medal 6:06:22. Kolejny
miejsca w tym wyścigu. Julia Koralewska z Zawiszy Bydgoszcz 6:16.91 i Julia Pętlicka z AZS-u Olsztyn 6:19.89. Najlepszy klucz skoczków. Ta walka była do samego końca. Miejsce trzecie brązowe medale. Julia Pętlicka, AZS, UWM Olsztyn. Drugie miejsce, srebrny medal, Julia Koralewska, Zawisza Bydgoszcz. 6 minut, 16 sekund, 91 sekund. Pierwsze miejsce, Olimpia Bleza, Remus Kościerzyna. Wynik na świat rekordu Polski i najlepszy wynik, który robił na świecie na tym dystansie. Olimpia Bleza, Remus Kościerzyna. A bieg na 200 metrów Zuzanna Zutki, czwórka złotych, 25-28. Nowy rekord życiowy i złoty medal. Oczywiście panowie mistrzostw Polski. Druga Monika Parasiewicz, a AZS AWF jest Gdańsk, 25-47. A trzecia Amelia Gieruszewicz, Zawisza Bydgoszcz, 25-53.